Ja urodziłam się we wsi Dęby, parafia Łyse. U nas, w naszej parafii i w naszym regionie palmy robiło się, odkąd pamiętam, od dziecka. Mama moja robiła palmy i właśnie mnie uczyła. I ja od tego czasu też robię do dziś kwiaty, przeróżne kwiaty, jakie po prostu w przyrodzie są, to każdy jeden można zrobić i jest podobny do tego naturalnego. No i robiło się właśnie palmy na palmową niedzielę, to znaczy przed Wielkanocą tydzień. Niosło się do kościoła. Do kościoła mieliśmy 7 kilometrów, także z mamą wędrowałyśmy dzieci dumnie z tymi palmami. Takie i większe, nawet były wyższe. No i do tego jeszcze były wstęgi, także że na wietrze powiewały, pięknie było to. Pięknie to wyglądało. Także robiło się palmy dość wysokie. Ile na przykład dzieciak mógł udźwignąć tą palmę, to takie się robiło. No a jak ktoś większy i mocniejszy, no to robiło się nawet kilkumetrowe palmy. Kwiaty z papieru, przeróżne gatunki kwiatów. No i zieleń to była leśna, dopóki nie było to pod ochroną, to z lasu brało się jakieś tam jagodziny, a później to już sosny. Zamiast tej zieleni się dawało, czy bukszpan. No teraz robi się raczej wszystko z papieru, papierowe. Także zieleni naturalnej to no, czasami się wplata i naturalną zieleń, ale raczej już robi się z zielonego papieru zieleń. No i kwiaty przeróżne. Na dwumetrową palmę trzeba było tych kwiatów no, jakieś 20 takich rzędów, w każdym po 4 kwiaty, tak żeby była na okrągło ukwiecona. No i w czubku właśnie, czy jakieś różyczki się robiło, czy szyszki na przykład, tak jak tutaj są. I robiło się ją nawet 2 tygodnie, 3 tygodnie. A w ogóle kwiaty, jak się chciało już większą palmę zrobić, to już się zaczynało robić od po prostu po Bożym Narodzeniu już. Przez cały post już się robiło kwiaty, także że potem tylko przed samą palmową niedzielą to wszystko się zwinęło i na duży, długi kij się to wszystko owijało. No i była piękna palma. Dla małych dzieci, malutkich dzieci robiło się takie palemki, malutkie, i tak żeby udźwignęło dziecko taką. No a dla dorosłych to robiło się właśnie takie, albo w ogóle wysokie, bo czym wyższa palma, tym była no, ładniejsza i tak mówiono, że jak wysoka palma i piękna, to taka będzie dziewczyna, wyrośnie i piękna, i wysoka.